Podcasty Rzeczpospolitej. Europejskie armie pojadą leopardami. Rząd z planem wsparcia startupów. Surowce dają zarobić. AI przeorze rynek pracy. Jest środa, 30 października. Na Twój biznes. Codzienny podcast Rzeczpospolitej o gospodarce. Zaprasza Bartłomiej Kawałek. Dziś w Rzeczpospolitej Maciej Miłosz analizuje zakupy czołgów dla europejskich armii. Chorwacja to kolejny kraj, który zdecydował się na zakup czołgów Leopard 2A8 w ich najnowszej odsłonie. Choć liczba zamówionych wozów nie będzie imponująca, to producent czołgów koncern KNDS ma duże powody do zadowolenia. Tydzień temu zamiar kupna czołgów potwierdzili Litwini. Nieco wcześniej Holendrzy. Bundeswehr również zamierza zakupić ponad 105 sztuk. Czołgi trafią również do Norwegii, Węgier i Czech. To, jak wskazuje Maciej Miłosz, przesądza o dominacji koncernu w Europie na kilka dekad. Polska idzie inną drogą. Ze względu na niecierpiące zwłoki potrzeby polskiej armii w 2022 roku zamówione zostały amerykańskie Abramsy i koreańskie K2. Jedyne, co może martwić, to fakt, że na podpisanych kontraktach póki co nie skorzysta polska zbrojeniówka. Rząd z planem wsparcia dla startupów. Resort cyfryzacji przedstawił plan rozwoju ekosystemu startupowego w Polsce. Choć pomysły rządu są póki co ogólnikowe, wzbudzają entuzjazm ekspertów. W planie rozwoju szczególny nacisk rządzący kładą na zintegrowanie środowiska finansowego, wykorzystując fundusze Venture Capital, GPW, BGK czy prywatne banki. Zintegrowanie w opinii rządu ma wspomóc finansowanie startupów. Eksperci zgadzają się, że stworzenie mechanizmu wspierającego finansowanie startupów jest potrzebne, choć podkreślają, że łączenie kapitału prywatnego z kapitałem państwowym może wydłużyć procesy decyzyjne dotyczące finansowań innowacji. Ponadto Ministerstwo Cyfryzacji w raporcie zawarło założenie, by znieść bariery prawne dla startupów. Ten punkt również znajduje zwolenników wśród ekspertów. Czas na skrót najważniejszych informacji z ostatnich 24 godzin. Minister finansów poinformował, że rząd dokonał nowelizacji budżetu na 2024 rok. Deficyt zwiększy się o 56 miliardów złotych. Elektrownia PGE Gryfino Dolna Odra została uruchomiona, poinformowała spółka. Zainstalowana moc elektrowni to 1,4 GW. Zysk netto Santander Bank Polska w trzecim kwartale wyniósł 1,940 milionów złotych, zaś Millennium Bank trzeci kwartał zakończył z zyskiem netto wynoszącym ponad 189 milionów złotych. Rząd podjął decyzję o przesunięciu terminu wejścia w życie systemu kaucyjnego w Polsce. Wejdzie on w życie 1 października przyszłego roku, zamiast 1 stycznia, poinformował premier Donald Tusk. Intel planuje zwolnienia grupowe w gdańskim oddziale firmy, informuje polska agencja prasowa. Ministerstwo Finansów we wtorkowym przetargu sprzedało obligacje o wartości 5 miliardów 480 milionów złotych. Prezydent Francji Emmanuel Macron podczas przemowy w marokańskim parlamencie obiecał wsparcie w rozwoju spornego terytorium Sahary Zachodniej. W poniedziałek Maroko i Francja podpisały umowy dotyczące współpracy, m.in. w energetyce i infrastrukturze, na kwotę ponad 10 miliardów euro, informuje The Economist. We wtorek Władimir Putin poinformował, że rosyjskie wojsko rozpoczęło ćwiczenia z wykorzystaniem broni jądrowej. Czeskie przedsiębiorstwo energetyczne zawarło we wtorek umowę o strategicznym partnerstwie z Rolls-Royce SMR. Celem umowy jest rozwój małych reaktorów modułowych. Pierwszy ma być gotowy w 2030 roku, informuje polska agencja prasowa. We wtorek tysiące niemieckich pracowników przemysłowych rozpoczęło strajk, domagając się wyższych wynagrodzeń, informuje Reuters. Polski Instytut Ekonomiczny przedstawił raport AI na polskim rynku pracy. Z analizy wynika, że sztuczna inteligencja stanowi zagrożenie dla 3 700 000 pracowników. Wśród zawodów najbardziej zagrożonych konkurencją AI znajdują się specjaliści w dziedzinie finansów, administracji, statystycy, prawnicy, programiści czy dziennikarze. Autorzy raportu podkreślają, że praca w branży zagrożonej nie oznacza od razu jej utraty, choć wdrażanie AI będzie wiązało się z redukcjami zatrudnienia. Optymizm globalnych szefów nakręca ich do zmian. Global CEO Confident Index autorstwa EY wskazuje, że globalni menadżerowie na ogół z optymizmem patrzą w przyszłość.
Jak tłumaczą eksperci, poziom optymizmu to istotny wskaźnik dla badania koniunktury. Historycznie brak wiary liderów w rozwój firmy przekładał się na spadek tempa wzrostu gospodarczego. Jednak jak pisze Anita Błaszczak, optymizm menadżerów oznaczać może przegląd portfeli, gdyż co czwarty menadżer jest zdania, że dotychczas były za mało agresywne i zbyt reaktywne. Co to będzie oznaczać dla inwestycji w Polsce? Zobaczymy. Zakazane chipy zamiast leków. Indyjska firma farmaceutyczna została przyłapana na dostarczaniu amerykańskich chipów do Rosji. Import Genius i NBD, firmy śledzące transakcje handlowe, ustaliły, że indyjska firma Shreya sprzedała rosyjskim firmom, w tym z sektora zbrojeniowego, najnowocześniejsze chipy amerykańskiej firmy Dell. Przechodzimy na parkiet. Dziś w parkiecie Hubert Kozieł pisze o rynku surowcowym. Indeks surowców Bloomberga wrócił na poziom z początku roku. We wtorek zapowiedź o planie uzupełnienia rezerw strategicznych przez USA zatrzymały dynamiczny spadek cen ropy naftowej. Choć cena baryłki zbliża się do granicy $70 za baryłkę i w ostatnim czasie nie daje zarobić, sytuacja inaczej przedstawia się, jeśli chodzi o inne surowce. O 15% w porównaniu z początkiem stycznia wzrosły ceny miedzi i aluminium, choć nadal pozostają dużo poniżej majowego szczytu. Największą stopę zwrotu osiągnęli jednak ci inwestorzy, którzy zdecydowali się na kupno złota i srebra. W przypadku tych dwóch kruszców wzrost od stycznia wyniósł odpowiednio 33% i 44%. Jak wskazuje Hubert Kozieł, kruszcom sprzyjają w ostatnich miesiącach napięcia geopolityczne i luzowanie polityki pieniężnej. Czas na dane z rynku. WIG20 sesję kończy 1,74% nad kreską. DAX na koniec sesji traci 27 setnych. FTSE również ze stratą o 0,8%. Rzut oka za ocean. S&P kończy sesję na plusie o 0,16%. DJI na koniec sesji traci 0,36%. Bitcoin z dużym wzrostem do poziomu ponad $72,000. Surowce. Złoto z nowym rekordem, uncja wyceniana na ponad $2,780. Waluty. Euro kosztuje 4 zł i 34 grosze, dolar wyceniany jest na 4 zł i 1 grosz. Czas na kalendarium. Co nas dziś czeka? LPP i MO Brugg wypłacą dywidendę. Poznamy wyniki PKB za trzeci kwartał ze strefy euro, Niemiec, Francji i USA. Dodatkowo z Niemiec spłyną dane o inflacji producenckiej i stopie bezrobocia w październiku. W USA publikacja raportu ADP w październiku. Na dziś to wszystko. Zapraszam do subskrypcji na stronie rp.pl, bo dzięki Wam możemy produkować takie podcasty jak ten. Do usłyszenia jutro.